Wydaje mi się, że przede wszystkim ciekawość i dociekliwość to są takie dwie najważniejsze cechy, tak mi się wydaje. Najważniejsze jest też to, żeby gdzieś tam nie zostawać na tym takim powierzchownym bardzo poziomie, czyli że ktoś nam powie, co potrzebuje, zawsze zastanówmy się dlaczego, zawsze zastanówmy się, co za tym stoi i starajmy się dociekać po prostu tych powodów i wydaje mi się, że to jest takie najważniejsze. Nie wiem, czy da się tego w jakimś jednym konkretnym miejscu nauczyć, bo to jest też pewne podejście do życia. Ja zawsze staram się zrozumieć nie tylko jakby w pracy, tylko też prywatnie, zawsze po coś, dlaczego coś robię, dlaczego mam coś robić, jaki jest tego cel, no i co jakby, co potrzebujemy z tym, co potrzebujemy uzyskać, więc to jest pewien sposób myślenia, też mi się wydaje, który jesteśmy w stanie nabyć. I jeszcze ważną, wydaje mi się, rzeczą jest to, że ja bardzo się lubię angażować w najróżniejsze inicjatywy. Cały czas się angażuję, mimo że mam firmę, angażuję się w bardzo różne inicjatywy. No i one też miały wpływ na budowanie mojego wizerunku, wydaje mi się, gdzieś tam tej marki, którą mam teraz, bo zarówno to było od prowadzenia forum graficznego, jak miałam naście lat i bycia administratorem i tam moderowania społeczności, później założenia własnego portalu, który był przeznaczony dla designerów, kończąc teraz na krakowskiej inicjatywie designerskiej, która zrzesza ludzi już realnie w realnym świecie, fizycznie, więc jakby to też w mojej branży designerskiej gdzieś pozwalało na to, żeby zbudować, wyrobić sobie swoją markę. No a poza tym też w branży startupowej, gdzie też się staram mocno udzielać, czyli organizuję jakieś warsztaty, organizuję webinary, pomagam, jeżeli jest gdzieś potrzeba. Czyli to jest, wydaje mi się, też mocno kwestia po prostu aktywności.